Dzisiaj wieczorem robię jogę śmiechu. Poczekaj, my wchodzimy na, wchodzimy na wizję chyba, co? Nie, nas nie widać. Wiecie, Ale bo teraz to nas teraz pokazywałeś. było Trzy, widać. dwa, jeden. Tak? Się teraz pokazywało 3, 2, 1? No co ty mówisz? Naprawdę, pokazało się trzy, dwa, jeden. Żartujesz chyba. Nie, nie żartuję. Ale wiesz, że my jesteśmy na wizji? Matko moja. I to z tym, co robimy, żeby odpuścić. Ale On naprawdę jest. zwariował i znowu 3, 2, 1. Słuchajcie, nie wiem, czy nas widzicie, czy nie. Jest to po prostu jakiś zwariowany czas. I faktycznie jesteśmy w aktualnościach na żywo i się chichoczemy. No to może w takim razie możemy Tak, jesteśmy, kontynuować. No jesteśmy. jesteśmy. No dobrze, no to w takim razie po pół godziny walki przedstawiam wam Elę, współtwórczynię tego radosnego życia, co widać, oraz właścicielkę firmy o tej samej nazwie. Dzisiaj miałyśmy z Elą, od pół godziny walczymy, żeby porozmawiać o śmiechu, no ale widzieliście nasze wyciszenie, widzieliście Więc tak naprawdę teraz już możemy przejść do wiedzy, jak to jest z tym śmiechem i o co w tym wszystkim chodzi. Skoro nas widać, to może warto już w takim razie to pokontynuować. Myślałyśmy, że nas nie widać, więc to będzie naprawdę bardzo spontaniczny, naturalny, najnaturalniejszy na świecie absolutnie, tak? Którego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Elu, jak to jest z tym śmiechem? Bo teraz to się śmiałyśmy trochę przez łzy, trochę z takiej no, z niemocy, bo sprzęt nas zawodzi. Ale jak to jest naprawdę ze śmiechem, który ma moc leczniczą, dobrze wpływa na nasze samopoczucie? O, widzę, że dziewczyny dołączają. Bardzo was miło widzieć. Cześć. Powiedz, jak to jest z tym śmiechem, który czasami warto nawet wymusić, żeby się lepiej poczuć, nawet jeżeli nam jest nie do śmiechu, szczególnie w tych dzisiejszych czasach, które są dosyć trudne. Dobrze, to bardzo dziękuję za zaproszenie. Właśnie, formalności. Tak, za zaproszenie do tak pięknego tematu, bo budowanie dobrostanu to jest taki bardzo głęboki i przepiękny temat. I w zasadzie ta sytuacja, która się dzisiaj wydarzyła tutaj między mną a Beatką i tą całą sytuacją, jest to w ogóle bardzo ciekawe, taki do opowiedzenia, że kiedy się łączyłyśmy kilka razy, tak naprawdę próbowałyśmy tutaj, no nie wiem, nawet trudno policzyć, ile razy my próbowałyśmy. I doszłyśmy do takiego momentu, że no trzeba po prostu wyrazić zgodę na to, że widocznie ma nie być dzisiaj, wyznaczymy sobie nowy termin. I kiedy połączyłyśmy się ze swoim sercem, zaczęłyśmy oddychać, to przyszła taka głęboka zgoda. Oczywiście był oddech, był uśmiech, przyszła zgoda, że widocznie tak ma być, że nie ma co walczyć i z techniką, i z energią, która może się pojawiła, która powstrzymywała, żeby to doszło do tego. I kiedy przyszła naprawdę zgoda, kiedy utuliłyśmy to, co ty, Beatka, ten zawód, ty powiedziałaś, że miałeś zawód taki. Ja mówię, Tak. Beatka, przytul do serca ten zawód. Po prostu ma tak być. I w momencie, kiedy przytuliłyśmy i wyraziłyśmy zgodę na to, chyba się zaczęłyśmy pojawiać na wizji i nawet nie wiemy, w którym Nie momencie. wiemy, Nie nie wiemy. wiemy, co wy tam widziałyście. Rozmawiałyśmy, śmiałyśmy się po drodze, Tak, nie? Próbowałyśmy się śmiałyśmy się i połączyć. ja tak naprawdę się trochę Ja popłakałam też. nawet ze śmiechu. Ja też. Ale to nie był śmiech jakiś taki, przepraszam, łzy smutku, tylko łzy takie po prostu, że no zdarzają się takie sytuacje. I właśnie to jest piękny taki przykład, jak można radzić sobie właśnie w trudnych sytuacjach, bo tutaj zostałam zaproszona do tego tematu, jak budować dobrostan, a budowanie dobrostanu to jest budowanie wewnętrznego stanu, które później się przekłada na nasze życie
no w świecie też zewnętrznym, bo to, co mamy w środku, wewnątrz, to też dzieje się na zewnątrz. I przychodzę tutaj do Was, żeby poopowiadać o takich dwóch narzędziach, o uśmiechu, śmiechu i oddechu, bo ten oddech też jest bardzo ważny w połączeniu szczególnie ze śmiechem. I śmiech jest no, przepięknym narzędziem, tym bardziej, że jestem i zajmuję się od 2013 roku. Magiczna rzecz się też wydarzyła dzisiaj, ponieważ dostałam dzisiaj przypomnienie, że 8 listopada 2013 roku robiłam jogę śmiechu w Łodzi na konferencji Ciało, Umysł, Dusza Kobiety. To było w ogóle pierwsze moje wystąpienie z jogą śmiechu. Wtedy była pani Ewa Folej, był Michał Godlewski. I ja z taką, no nie wiedziałam jeszcze co w ogóle, jak to mi wyjdzie na tej scenie. Ale z taką odwagą i ufnością wyszłam, poczułam, że płynie to z mojego serca gdzieś głęboko, że chcę się dzielić radością, że to jest coś, co przyszło do mnie z takiej przestrzeni bardzo głębokiej, z moich wizji, z mojego serca, że chcę nieść radość ludziom, żeby uśmiechali się, żeby czuli się dobrze ze sobą. I kiedy wyskoczyłam na tą scenę, czułam się wspaniale. Słuchajcie, to było moje takie pierwsze wystąpienie, ale jak widziałam tych ludzi śmiejących się, o, tutaj Agnieszka pisze, że było super, bo Agnieszka była Agnieszka. Agnieszka, cieszę się, że jesteś tutaj. Bardzo mi miło. Poczułam taką radość, że mogę się tym dzielić i widziałam, jak ludzie się śmieją, jak po prostu ich oczy zaczynają błyszczeć. I od tamtego momentu mam już za sobą, no nie wiem, już nie zliczę nawet, ile wystąpień, ile konferencji, ile warsztatów, ile ludzi, którzy poczuli to. Bo wiadomo, że nie wszystko jest dla każdego, że jeden może po prostu poczuć, że to jest piękne narzędzie, że można je stosować, ktoś powie, nie, to nie jest dla mnie i to jest okej. Ale dla tych ludzi, dla których mogę to robić i którzy to biorą, to jest dla mnie przeogromna taka satysfakcja. I dlatego może ten temat bardzo się pogłębił, bo ta joga śmiechu stała się dla mnie też taką duchowością trochę, że zaczęłam jeszcze bardziej się rozwijać, zaczęłam poznawać też inne techniki, które chciałam łączyć z tą jogą śmiechu. Dlatego też skończyłam szkołę coaching oddechem, żeby też tutaj uzdrawiać i leczyć oddechem, w połączeniu też ze śmiechem, albo bo też jeżeli ktoś czuje, że na przykład śmiech tylko, to proszę bardzo, jeżeli dla kogoś jest za dużo tego śmiechu, no to może być też sam oddech, ale kiedy jest ten oddech, to też pojawia się też radość, bo oddech też buduje taką samoświadomość i dociera do takich głębokich zakamarków. No chciałabym powiedzieć o śmiechu, dlaczego on jest taki ważny. Właśnie, powiedz, bo to jest tak, że my myślimy, że ten śmiech taki naturalny, z jakiegoś, nie wiem, z jakiejś sytuacji, z jakiegoś żartu, jest lepszy niż ten śmiech, który po prostu sobie zafundujemy, na przykład, kiedy nam jest smutno. Tak, właśnie. Ja opowiem może taką historię trochę o sobie, bo niektóre osoby, które mnie poznają teraz, to mówią, jejku, tobie to się tak łatwo śmiać, bo ty jesteś taka szczęśliwa, wesoła, taka hi, 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 ha, ha, ha. Tak. A moja historia nie jest taka szczęśliwa i taka, że ja po prostu miałam tak wszystko pięknie, cudownie, bardzo dużo trudnych rzeczy przeżyłam. Opowiadam to w radosnej książce, nawet mogę wam pokazać ją, bo mam ją ze sobą. Tutaj jest druga opowieść, gdzie opowiadam też tą historię, jak ten śmiech do mnie przyszedł, jak oddech, tu dokładnie opowiadam. I przeżyłam bardzo dużo i w dzieciństwie, później też śmierć moich bliskich i rozwód w wieku 27 lat, kiedy zostałam sama z córeczką. Więc to były bardzo trudne momenty w moim życiu. I gdzieś chyba ten smutek, który był w moim sercu, gdzieś ten kielich, który mamy w sercu, był napełniony smutkiem, więc ta druga strona smutku to jest radość, prawda?
prawda? Więc ja gdzieś ciągnęłam do tej radości, żeby nie być w smutku. I dopiero później zrozumiałam, że przyjęcie smutku powoduje, że my czyścimy kielich i napełniamy go radością. Bo jeżeli przykrywamy go w jakiś sposób, że nie chcemy go poczuć, nie chcemy go zobaczyć, no to ta radość, ona będzie tak jak jest serce, to ono będzie na powierzchni i będziemy cały czas szukać gdzieś na zewnątrz tej radości, czyli ojejku, musi się coś fajnego wydarzyć, muszę coś kogoś spotkać, muszę księcia z bajki, albo mieć piękny dom i szukam cały czas na zewnątrz, prawda? Ale jak to by było, gdyby odnaleźć tą radość w sercu i w sobie, i w sobie? I to jest najpiękniejsze, co może być, odnalezienie tej radości w sobie. I uśmiech, i śmiech bardzo pomaga w tym. Bardzo. Dlatego, że zobaczcie, jak to jest, że jeżeli złożymy intencje, bo jeżeli się śmiejemy na przykład, no hi, 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 ha, ha, oczywiście też podniesiemy sobie poziom energii, też dużo dobrego się wydarzy, o czym opowiem, co takiego się na poziomie ciała dzieje, umysłu, naszej duszy, ale jak to by było, gdyby złożyć intencję przyjęcia tego smutku, czyli śmieję się, bo siebie kocham po prostu, bo chcę dla siebie dobrze, bo chcę nieść dla siebie, odnaleźć taki dobrostan, chcę czuć się dobrze ze sobą, bo zobaczcie, kiedy się ze sobą dobrze czujemy, jak inni się wokół nas czują? No super. Super. I ja mówię teraz na sesjach oddechowych, przychodzi ktoś, mówi, ja chcę, żeby moje dziecko było szczęśliwe, co ja mam zrobić z nim? Ja mówię, zajmij się sobą, bądź szczęśliwa ty. Kiedy ty będziesz szczęśliwa, to twoje dziecko nie będzie musiało nosić żadnych ciężarów, nie będzie musiało mieć poczucia winy, że moja mama albo tata jest nieszczęśliwy, nie będzie musiało rozwiązywać konfliktów, bo ja to mówię po prostu ze swojego doświadczenia, bo ja to właśnie robiłam wszystko. Ale kiedy mamy mamę szczęśliwą i tatę szczęśliwą, to to dziecko po prostu idzie swoim przeznaczeniem, idzie w swoim kierunku, buduje swoje życie, piękne swoje życie, a nie powiela losu rodziców, czyli o Jezu, rodzice to są tacy, to jest ciężkie, więc ja muszę to wszystko nieść jeszcze. Później bardzo trudny los jest i jeżeli nie ma przebudzenia, nie ma obudzenia gdzieś wewnętrznego, to tak to później trwa przez całe życie. I śmiech z intencją taką, że chcę uzdrowić siebie. Tak, chcę, żeby ten kielich, który jest napełniony może żalem, może smutkiem, żeby on się wylał, żeby mu pozwolić się wylać i żeby on się napełnił radością. Dlatego na jodze śmiechu, którą prowadzę, zawsze kieruję uważność do serca, czyli śmiejmy się z przestrzeni serca, śmiejmy się dla dobra swojego, śmiejmy się dla dobra świata. I co się dzieje, kiedy nawet nam się nie chce śmiać? Zobaczcie, no właśnie. Przychodzi ktoś na jogę śmiechu, bardzo smutny, tak, i patrzy, jakie dziwolągi tu są. Tak. Śmieją się. Straszne dziwolągi, się śmieją, nie wiadomo z czego. Co to, gdzie ja trafiłam w ogóle? W jakieś, nie wiem, wariatki jakieś tutaj się śmieją i nie wiedzą dlaczego. Ale kiedy wejdzie się głębiej w ten temat, to jeżeli my świadomie podejmujemy decyzję, że się śmiejemy, po prostu się śmiejemy, to wtedy nasze ciało, nasz umysł odczytuje, że wchodzimy w radość i zaczyna nam natychmiast produkować endorfiny. Czyli on to odczytuje, czyli tak, jest uśmiech, jeszcze z intencją, zobacz, z intencją serca, to znaczy, że jestem nastawiona w życiu na tak.
czyli na tak. A jeżeli na tak, to co ciało wtedy? Ciało chce żyć. Zobacz, ciało się otwiera, prawda? Bo tak to jest bardzo skurczone. Nie, ja nie chcę to i w ogóle nie, no to ciało nam się kurczy, nam się chowa. A kiedy jesteśmy na tak, od razu nam się prostuje. Prostuje nam się ciało, głowa nam idzie do góry lekko. I taki jest eksperyment, nawet możecie teraz zrobić, że spróbujcie teraz zrobić taką smutną minę, skurczyć ramionka i pochylić głowę do przodu. I pobądź w tej stanie. Pobądź przez chwilę i zobacz, czy możesz pozytywnie myśleć o życiu, o swoim dobrostanie, kiedy masz skurczoną postawę i kiedy masz pochyloną głowę. Nie bardzo. No nie bardzo. Jesteś bardzo taka zdołowana, raczej idziesz w dół, patrzysz się w to. No jaka jestem biedna i w ogóle. Tak, jestem ofiarą. Jestem ofiarą. I zaczniesz się śmiać. Chociażby nawet to ćwiczenie z ołówkiem, ono jest może bardzo beznadziejne, ale tak naprawdę czasami jak nie masz ochoty się uśmiechnąć, to weź ołówek. Tak, no. Tak no się właśnie. O to chodzi. A kiedy wyprostujesz swoje ciało, kiedy rozłożysz ramiona, kiedy podniesiesz głowę do góry, uśmiechniesz się, to pomyśl negatywnie. Czy jesteś w stanie myśleć negatywnie? Bo ja robiłam takie ćwiczenia. No nie jest łatwo pomyśleć o czymś trudnym, kiedy zaczynamy się uśmiechać z serca, kiedy podniesiemy ramiona, kiedy mamy wyżej głowę, wyprostowani, otwarci do życia. Bardzo ciężko. I ciało zaczyna nam wtedy zmieniać całą biochemię, różne, dzieje się tak, zobaczcie, to jest fajnie, o tak, czyli endorfinki idą do góry, a hormony stresu idą do dołu, zobaczcie, czyli tak. Przyjemnie. No, tak bardzo przyjemnie i wtedy też na poziomie tego ciała się dużo dzieje, bo wtedy nam się wzmacnia układ immunologiczny i to jest potwierdzone naukowo. Mnóstwo naukowców badało te tematy śmiechu, jest dużo książek na ten temat, jest dużo ludzi też, którzy no już to niosą ten śmiech, bo wiedzą jakie to ma działanie niesamowite na nasze ciało, jakie ozdrowieńcze, że możemy zdrowieć, bo tu chodzi o taką rzecz, że jeżeli wzmocnimy swój układ immunologiczny i odpornościowy, to wtedy dajemy przyzwolenie, żeby nasze ciało zdrowiało. Bo jeżeli jesteśmy napełnieni, mamy dużo napięcia w sobie, stresu, to ciało nie może się samo uzdrawiać, bo nie ma możliwości wtedy. Ono musi być skierowane do tego, żeby ratować tylko, żeby przetrwać, przeżyć, a nie dlatego, żeby zdrowieć. A żeby zdrowieć, to powinniśmy być w stanie rozluźnienia, takiego relaksu, i nastawienia na tak i budowania tego właśnie, budowania świadomego, bo bez świadomości i samoświadomości to będziemy ciągle na zewnątrz, czyli będziemy patrzeć, jejku, tu źle, tu jest, tutaj tak, tu powinno być tak, a dlaczego oni są tacy? Ale jeżeli skierujemy uważność do środka, do siebie, co tam we mnie się dzieje, no to zaczynamy budować tą samoświadomość, wchodzimy w stan też takiej głębokiej relaksacji, bo zajmujemy się sobą i wtedy dajemy możliwość, żeby ten nasz organizm się sam uzdrawiał. I to się dzieje na poziomie naszego ciała. Może jakieś ćwiczenie, Ela? Niech się dziewczyny mają coś dla siebie, jakieś ćwiczenie śmiechowe. Tak, ja jeszcze tutaj zrobię takie ćwiczenie śmiechowe i oddechowe. Na początek to, żeby od razu nie wchodzić w taki głośny ten śmiech, tylko żeby się przygotować do tego, to weź swoją jedną dłoń do przodu i z wydechem wpuść radość do swojego serca i sobie wyobraź, że tam w twoim sercu się rozgaszcza radość, że twoje serce zaczyna się uśmiechać, możesz nawet pogłaskać swoje serce. I z wydechem uśmiechnij się. Super. I weź jeszcze do serca, poczuj tam takie drobinki, takie komóreczki uśmiechnięte, takie. I z wydechem uśmiechnij się. Po prostu tak życzliwie, do siebie. Jak jesteś sama, to uśmiechnij się do siebie, do lustra nawet.
To jest tylko lustra. Jak masz bliską osobę, to uśmiechnij się do tej bliskiej osoby, do dziecka. Więc to jest na przykład bardzo proste ćwiczenie, które już pozwala skierować tą uważność do siebie. Czyli ja chcę czuć tą radość, ja chcę, żeby ta radość tutaj przyszła, a jeżeli się uśmiecham, no to wydzielają się endorfiny, zmienia się biochemia, czyli na poziomie tego, prawda, naszego ciała, na poziomie umysłu. Słuchajcie, na poziomie umysłu dla mnie fenomenem, bo mam już trochę doświadczenia w tym kierunku, 7 lat pracy z tym, że nasz umysł staje się cichy. Czyli pojawia się taka cichość umysłu naszego i taka jasność, że już nie mamy tych myśli takich, które nas gdzieś sabotują, które ciągle nam przeszkadzają w tym budowaniu i kreowaniu naszego życia, bo o tym też chcę później powiedzieć, jak pomaga ten śmiech i oddech w kreowaniu, że my z tej takiej wolnej przestrzeni to robimy. Z takiej wolnej przestrzeni. Uspokojonego umysłu. Takie uspokojonego. I Beatka, ty możesz coś powiedzieć nawet, bo ty byłaś na moich warsztatach wyjazdowych, które organizuje przepiękne miejsca z kobietami, w kręgu kobiet. Co czułaś właśnie? Za każdym razem to były magiczne weekendy, naprawdę. One były tak magiczne, że nie jestem w stanie w ciągu 2 minut o tym powiedzieć, ale na pewno przyjeżdżałam zawsze w innym nastroju niż wyjeżdżałam. Przyjeżdżałam z takim niesamowitym spokojem. Zresztą zawsze jak przyjeżdżam, czy do Makowicy, czy do Różanej Rezydencji, czy jeszcze gdzie indziej, to przyjeżdżam z taką otwartością niesamowitą na to, niech się dzieje. Już nie planuję absolutnie niczego. To jest taki czas, kiedy jestem z tobą, z dziewczynami w kręgu kobiet i tak naprawdę niczego nie planujemy. Wszystko się teraz już pięknie dzieje. Też widzę twoją niesamowitą transformację od tych pierwszych wyjazdów, ale za każdym razem on miał jakiś element cudowności, takiego czegoś, co w normalnych okolicznościach przyrody wydawałoby się niemożliwe. Jakaś synchronizacja zachodziła, czy jakieś różne rzeczy, gdzie przychodziły kobiety ubrane w sukienki, byłaś, prawda, w kolorach piosenki, którą śpiewałyśmy, czy usiadłyśmy po prostu bardzo synchronicznie w kręgu. No po prostu niesamowite rzeczy się działy i to zupełnie bez naszego udziału. Po prostu tak było. I to pokazuje taki cud tego właśnie, tej energii, która jest w kobietach i tego, jak możemy pięknie tą przestrzeń tworzyć przy otwartości umysłu i przy takim synchronizacji właśnie z sercem, tak, więc to jest naprawdę cudowne. No ja już mam nadzieję, już właściwie sobie zaplanowałam, że w przyszłym roku pojadę znowu, bo w tym roku pomiędzy tymi właśnie kwestiami nam udało się spotkać, ale może w przyszłym roku będzie więcej możliwości jeszcze się spotkać i za każdym razem chętnie jadę i też zapraszam dziewczyny, które są wokół mnie, które mają ochotę poznać, doświadczyć, bo faktem jest, że to jest zupełnie inny weekend kobiecy niż taki weekend, kiedy wybieracie się do spa. To w ogóle nie można w żaden sposób porównać. Jest cudownie, więc jest i joga śmiechu, jest i śpiew, jest no po prostu mnóstwo rzeczy, trzeba tego doświadczyć, trudno to opowiedzieć naprawdę w tą chwilę, a nie chcę zabierać czasu, bo chciałam, żeby Ela jeszcze powiedziała coś o pięknym oddechu świadomym, bo wiadomo, że każdy z nas oddycha, ale jednak ten świadomy oddech ma dużo większe znaczenie. Dobrze. To jeszcze zanim powiem o oddechu, Beatka, bardzo ci dziękuję za te słowa, co powiedziałaś o tych wyjazdach. Czysta prawda. Ja generalnie już się cieszę na przyszły rok i mam nadzieję, że nic nie przeszkodzi nam w tym, żeby się gdzieś spotkać w tej przestrzeni. Też mam taką nadzieję, rzeczywiście się dzieje magia. Na początku, jak organizowałam te wyjazdy, to rzeczywiście było to takie bardzo sprecyzowane, jak to ma wyglądać i jak... A później, jak pojawiła się ta cichość umysłu mojego, to też pojawiło się też ogromne zaufanie, czyli do tego, co jest. Tak jak dzisiaj miałyśmy taki przykład tego, że no nie wystartowało to o godzinie 11:00, nie wiemy z jakich względów, ale po prostu może tak miało być po prostu i w tym zaufaniu dzieją się cuda. I tego właśnie doświadczamy na tych wyjazdach, kiedy właśnie oddychamy, kiedy się śmiejemy, kiedy dajemy sobie przeogromne wsparcie. Tak, o tak, właśnie. Takie wysłuchanie tej drugiej osoby, tak z serca, po prostu z serca.
to wtedy obserwuję, jak wszystkie dziewczyny po kolei, jak pięknie rozkwitają, jak zaczynają te płatki rozkładać powolutku, zaczynają, tworzą się nowe przyjaźni też poznają się między sobą, później się spotykają. Mnie to tak cieszy, bo właśnie to jest ta moja misja niesienia tej takiej radości z serca i budowania też takich głębokich i czystych relacji ze sobą, prawdziwych. Dobrze, ale jeszcze powiem o tym śmiechu, bo dokończę tylko, bo powiedziałam o ciele, czyli co tam się w naszym ciele dzieje, powiedziałam o tym naszym umyśle, że też staje się też taki cichy, ale też i kreatywny, że tworzymy właśnie czy nowe projekty fajne już z tego poziomu serca, bo umysł nam nie przeszkadza, tylko jest bardzo zgodny i wspierający, bardzo wspierający, ale też dzieje się na poziomie duszy, bo zobaczcie, kiedy tak z serca się uśmiechamy do drugiej osoby, to życzymy jej bardzo dobrze, tej drugiej osobie. Życzymy jej dobrze i też pojawia się wdzięczność. Słuchajcie, taka ogromna wdzięczność, że jejku, ja mogę być z drugą osobą na takim głębokim poziomie. Słuchajcie, patrząc w oczy i uśmiechając się i patrząc, że ta druga osoba to jest boska istota. Jest idealna, jest po prostu idealna taka, jaka jest. To rozlewa się ciepło w sercu. Rozlewa się ciepło, wzruszenie, łzy pojawiają się, że pomimo tego, że może być bardzo trudny czy czas, czy mogą być jakieś problemy, to jednak my sami z siebie możemy budować. Nie dość, że budować dobrostan wewnętrzny, czyli dobrze się ze sobą czuć. Bo ja zawsze o tym mówię. Pierw zbuduj u siebie wewnętrzny dobrostan, a później idź w świat i dziel się tym, żeby ludzie się budzili, żeby wiedzieli, że jest taka możliwość. I to jest też dzięki temu, że możemy używać świadomego oddechu, bo o tym bym chciała powiedzieć. Chcę tylko powiedzieć, w jaki sposób ten oddech przyszedł do mnie, bo to była magia. Wiecie, że kupiłam sobie książkę Sisona, Moc świadomego oddechu, i poszłam na balkon swój, gdzie mam dużo kwiatów, ma piękne drzewa, usiadłam i zaczęłam sobie czytać i weszłam w jakiś taki błogostan, czytając tą książkę. Zamknęłam oczy i otwieram i widzę, że na moim sercu siedzi motyl. Przepiękny motyl. I wtedy zadałam sobie pytanie, czy ten oddech ma wejść do mojego życia. I poczułam tak. No i wtedy poszukałam szkoły, coaching oddechem u Grzegorza Pawłowskiego. Poszłam do tej szkoły i rzeczywiście oddech mi pomógł jeszcze podocierać gdzieś do swoich zakamarków, których jeszcze nie widziałam i nie wiedziałam, że w ogóle je mam w sobie. To właśnie to są te takie pomrożone cząsteczki jeszcze z dzieciństwa, z porodu też, bo przechodziłam bardzo ciężki poród. Ciężko się rodziłam w ogóle i się okazało, że tam była trauma zapisana w moim ciele. Podocierałam właśnie, powchodziłam trochę jeszcze do tej piwnicy, pootulałam te miejsca oddechem. No, poczułam taką niesamowitą przestrzeń w sobie, że jejku, ile rzeczy ja miałam tam pomrożonych, ile takich, których w ogóle nie wiedziałam, że one są jeszcze. I taką radość poczułam, że ja to mogę dalej nieść, że mogę prowadzić sesje oddechowe, że mogę być przy drugiej osobie jako taki towarzysz, taki, któremu można zaufać i przy którym można poczuć, czyli można się otworzyć w pełni i powiedzieć, jejku, jak ja się dobrze przy tobie czuję, że nie będę oceniony, tylko ty przyjmiesz to sercem, cokolwiek powiem, cokolwiek się zadzieje, czy popłyną łzy, czy się pojawi płacz, czy śmiech. No i powoli sobie tam przechodzimy przez te miejsca i powiem wam, w jaki sposób można już teraz zacząć pracować z tym. Bo oddechem świadomym, tak? Tak, z tym oddechem świadomym, bo sam oddech świadomy powoduje, że my przenosimy się do chwili tu i teraz, czyli tak. Jesteśmy w tej chwili, bo to o to chodzi, żeby być właśnie w tej chwili i żeby tu budować
ten swój dobrostan, który wpłynie na naszą przyszłość. Bo co takiego może dobrego się wydarzyć, jeżeli my ciągle się martwimy, jeżeli jesteśmy w napięciu, jeżeli ciągle czytamy jakieś wiadomości złe? Czy my możemy zbudować swój dobrostan tu i teraz i w naszej przyszłości? Nie, dlatego że wibrujemy no, czymś, co jest trudne z nas i przeciągamy później te trudne sytuacje. Ale kiedy rozpoznamy w sobie te zakątki, te trudne, je przyjmiemy, czyli po prostu przyjmiemy je z oddechem, czyli powędrujemy tam w środek, tam do wewnątrz, powędrujemy, pooddychamy, posprawdzamy, jak to ciało się nasze ma, co tam się w nim dzieje, czy ono jest napięte, czy może coś boli, czy może wymaga jakiegoś po prostu pogłaskania i pobycia z tym miejscem, prawda? Czy z brzuchem, czy z sercem. Jakie myśli mi się pojawiają z oddechem? Czy ja potrafię te myśli obserwować? Czy ja widzę, jakie ja mam jeszcze przekonania? Czy te myśli to są takie, które mnie wspierają w moim życiu, czy to są myśli, które mnie sabotują i mówią ciągle, jesteś okropna i w ogóle co to w ogóle się dzieje? Więc zaobserwuj te myśli, zaobserwuj, co z ciałem się dzieje, zaobserwuj, jakie masz w sobie emocje i niczego nie neguj. Nie mów, że coś ze mną jest nie tak, bo czuję złość, coś jest ze mną nie tak, bo mam złe myśli, coś jest ze mną nie tak, bo mam ciało napięte, jest wszystko okej. Na dany moment możemy sobie pozwolić w pełni siebie przyjąć, takimi, jakimi jesteśmy. I magia jest w tym, że jeżeli nie stawiamy oporu, czyli nie walczymy z niczym, po prostu nie walczymy. Tak, Eluniu, mówisz to, słyszę twoje myśli i dziękuję ci za te myśli. Ojej, czuję napięcie, okej. Czuję, więc oddycham sobie z tego miejsca. Czuję złość, to oddycham tą złością, nazywam to swoją emocję, jak ona się nazywa i oddycham, ale nie siedzę tam całe życie z tą złością. Nie siedzę tam w tej piwnicy i mówię, ojejku, czuję smutek i ciągle czuję i będę siedziała i oddychała tym smutkiem. Tylko my mamy ogromną moc taką, żeby ten smutek czy tę złość przeoddychać, przyjąć. Po prostu wiecie, dlaczego to się pojawia? Bo my tego nie chcemy. I dlatego to się do nas pcha. Czego nie chcemy w życiu? Gdzie czujemy braki, to się do nas pcha. A jak to by było w naszym życiu, gdyby przyjąć to w pełni, utulić to miejsce, przeoddychać tą złość? Właśnie chcę wam pokazać takie ćwiczenie oddechowe, które ja stosuję sobie na co dzień, że na przykład biorę to, co czuję. Załóżmy, czuję teraz smutek, prawda? Czuję smutek. Nazywam ten smutek. I biorę ten smutek i wkładam go z oddechem do serca. I otulam go miłością. Po prostu, żeby on był zauważony jak małe dziecko, jak niemowlacze, który jest smutny. Oddycham, pozwalam, żeby się przetransformowało. Obserwuję też ciało, czy na przykład, czy ten smutek gdzieś w którymś miejscu się objawia, gdzieś się pokazuje. Oddycham. Jak już czuję, że ten smutek już jest otulony w tym oddechu, to pozwala mu się przetransformować i z wydechem później, jak już czuję, że przetransformowany, wydycham miłość i wdzięczność, czyli wydycham wdzięczność za to, że mi się to udało, a jednocześnie miłość do świata, bo zobaczcie, im więcej dajemy dobra, tym więcej do nas przychodzi. Im więcej daję, tym więcej dostaję. Czyli zmieniam przekonanie, bo czasami jest przekonanie tak, że nie mogę dawać, bo mnie wykorzystają, prawda? No to jeżeli wierzysz w to, że ktoś cię wykorzysta, to będziesz wykorzystywana. Jeżeli wierzysz w to, że nie można zaufać, to będziesz tego doświadczała. A jakby to było, gdyby zaufać sobie w pełni i wysłać miłość,
Bo to chodzi o to, czy ja ufam sobie, czy ja siebie kocham, czy ja sobie daję czas. Ile jest osób, które są zajęte ciągle innymi osobami, a nie mają czasu dla najważniejszej osoby. Dla siebie, po prostu dla siebie. Więc oddychaj, po prostu oddychaj świadomie, badaj, co tam w środku jest. Uśmiechaj się też z tą życzliwością taką, bo wiesz, że jak się uśmiechniesz, to już zmieniasz swoją biochemię, wzmacniasz odporność. Teraz potrzebujemy tej odporności bardzo, bo to taki czas mamy teraz, prawda, wirus. Więc jeżeli dbamy o siebie, gdzieś, o ten wewnętrzny dobrostan, to też ten układ immunologiczny nam bardziej działa, lepiej nam działa. No też wibrujemy też innymi, no inną częstotliwością. I teraz kwestia jeszcze tej wadki, nie wiem, czy mogę jeszcze coś powiedzieć? Możesz, oczywiście, tak, możesz. Bo chciałabym jeszcze powiedzieć odnośnie tego takiego dobrostanu w kontekście kreowania. Bo teraz tak, powiedziałam o uśmiechu, dlaczego jest ważne, prawda, o tej intencji, to też pamiętajmy o tym, o oddechu, który przytula i ukochuje i który też buduje samoświadomość, bo chodzi tylko o tą naszą samoświadomość, bo samoświadomość to jest przebudzenie wewnętrzne i teraz takie kreowanie już tego poziomu właśnie zadbania o siebie, czyli zaopiekowania się i zobaczcie, tak, jak się czujesz ze sobą dobrze, tak? Czuję się już dobrze, czujesz, że w każdej chwili masz takie miejsce w sobie, w sercu, w którym jest ci dobrze, czyli masz tam taki dom świetlisty, tam gdzie jest radość, miłość i zawsze możesz do niego wejść. I jak zaczniesz wchodzić do tego domu swojego wewnętrznego, to zaczynasz też wibrować taką częstotliwością piękną, miłością, wdzięcznością. Czyli wchodzisz na te poziomy takiej, tych wysokich wibracji, nie wiem, czy czytałyście książki Hawkinsa, gdzie pokazuje taką mapę samoświadomości, na jakich wibracjach, na jakich częstotliwościach są poszczególne emocje. I jak one działają później na nasze życie i na kreowanie naszego życia. Czyli jeżeli już jesteśmy w radości, w miłości, to są bardzo wysokie wibracje tego spokoju, bo radość, miłość i spokój to są takie bardzo wysokowibracyjne. Wtedy przyciągamy do siebie ludzi właśnie, którzy wibrują na tym poziomie. Miejsca. Ja przyciągnęłam do siebie fantastyczne miejsca, takie jak przystanek Makowica, czy Różana Rezydencja. Potwierdzam. Magiczne, które w ogóle na początku miałam w wizjach te miejsca i zostałam sama zaproszona do tych miejsc, więc ja ich nie szukałam nawet. One do mnie same przyszły. Ludzie sami przychodzą, wspaniali. Cudowni ludzie się pojawiają. Miejsca cudowne. I to jest właśnie magia tego kreowania, bo tak, my cały czas kreujemy. Czy jeżeli jesteśmy w niskiej wibracyjnej, to też kreujemy, tylko kreujemy trudne życie, bardzo trudne życie, ciężkie i wierzymy, że tak musi wyglądać to nasze życie. Ale co by było, gdyby zmienić to, gdyby zajrzeć głęboko do środka, gdyby siebie pokochać, nawet jeżeli teraz nie czujesz miłości, to możesz codziennie zacząć po kawałku siebie kochać, po kawałeczku, po malutkim. Moja droga była bardzo długa, ja miałam tak trudne doświadczenia w swoim życiu, że byłam na dnie, można powiedzieć pod dnem nawet, ale się wygrzebałam i kawałek po kawałku, bo jeżeli ktoś wierzy, że można załatwić sprawę przez jedną sesję oddechową czy śmiechową, to się myli, to jest po prostu proces, tylko ten proces może być piękny, bo też nie wierzmy w to, że to są takie trudne i to tak trzeba ciężko pracować, nie, można z lekkością, czyli zobacz, jak prowadzisz oddech i uśmiech i intencje, to możesz pracować ze sobą z lekkością, czyli każdy dzień budzisz się, piszesz sobie intencje, czy mówisz sobie tą intencję, obserwujesz siebie, obserwujesz to, co się dzieje
swoim życiu, przyjmujesz to, nie walczysz, tylko patrzysz, co tobie to robi, co ta osoba tobie robi, jeżeli ona wywołuje w tobie złość, to tak naprawdę to ty czujesz tą złość, prawda? Jeżeli coś się dzieje, to co ty czujesz teraz? I teraz mamy ten okres właśnie taki bardzo trudny i właśnie teraz w tym czasie jest bardzo taki intensywny czas, że można mocno przetransformować siebie, bo tych emocji jest bardzo dużo i tak jak mam ludzi teraz na sesji, no to jest bardzo dużo lęku, dużo jakiegoś zagubienia, więc teraz można to robić, tylko skieruj tą uważność do środka. Po prostu bądź ze sobą. Bądź ze sobą, tak, na dobre i na złe. Bądź ze sobą. Elu, zaproś jeszcze, proszę cię, już pod koniec, bo nam cię wierzyć, więc Be Life nas już trochę chyba wyrzuca. O, i wystąpił błąd jakiś. Jeszcze zaproś mnie, jeżeli nas widać, zaraz zobaczę, czy nas jeszcze widać. Zaproś na swoje jogę śmiechu na żywo, jeżeli nas jeszcze słuchacie. No właśnie, to zapraszam na stronę, na fanpage Akademia Radosnego Życia. Tam są wszystkie wydarzenia, może coś was zainteresuje. Na sesję z Elo, zaraz, oddech kryształowy, jejku, zapomniałam tą swój fanpage. Kryształowy oddech, sesję z Elo. To tam właśnie o sesjach oddechowych. Zapraszam też na swoją stronę elżbietadombrowska.pl, gdzie też tam opisane jest wszystko. Także jeżeli poczułaś, chcesz, żebym była towarzyszem, czy w śmiechu, czy w oddechu, czy chcesz w ogóle zainteresować się tematem, w ogóle samym tematem, to zapraszam cię. Zapraszam w imieniu Eli, nie wiem, czy nas jeszcze widać, słuchajcie, bo wystąpił tutaj błąd, widzę, że jest błąd na live'ie. Bardzo dużymi perypetiami udało się nam dzisiaj do was być z wami, tą dłuższą chwilę nawet nie byłyśmy świadome. Mam nadzieję, że przyniesie wam to dużo radości, będziecie się więcej uśmiechać, bo o to chodzi i świadomie oddychać, także do zobaczenia, drogie panie, miłej niedzieli wam życzymy. I linki do Eli też wrzucę pod tego posta. Także wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Bardzo dziękuję, Batka, jeszcze raz. Ja również, Elu, dziękuję ci, że byłaś. Dzięki, pa, pa. Do zobaczenia. Pa.